Wyciszył się czy się nie wyciszył, nie wiem. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Jak nie, to będę gadał sam do siebie. Greninja kontra King K. Rool, czyli komba kontra duże obrażenia i puniszowanie niepewnych approachów. Ładnie teraz kombo od Kirby'ego wyszło, ponieważ udało mu się wbić do górnej. Teraz kombinacje ciekawe to nam pokazuje. Drayv nie spodziewał się chyba takiego początku. Na razie bardzo wyrównanie. Myślałem, że to właśnie Drayv będzie częściej zadawał te obrażenia. Teraz Kirby będzie wiele bez korony, ale już wróciła. Down tu nie wbił. O, bardzo ciekawe, że ta teleportacja nie trafiła. NF masz trochę taka próba ridu, ale Drayv przeczekał to. Teraz ładne combo od Drayva i advantage dobrze z tego korzysta. Teraz poniszowany, ponieważ Kirby wylądował obok. Drayv próbował tiltować, ale nie sięgnął. Ja to nas zakończył. Rewanż się dość szybko. Sytuacja właściwie jest wzorowana. I zaczyna się od nowa. Teraz seria Dayrów od Drayva. Kirby, jak już zorientował się, że musi uciekać, to Drayv już wrócił na ziemię i zaczyna kolejny atak. Greninja jest taką postacią, że jej advantage jest bardziej niedostrzegalny, ponieważ bardzo szybko spada. Łatwo jej jest uciec z tej niewygodnej sytuacji. Całkiem nieźle sobie radzi Kirby na Greninja Drayva, muszę przyznać. I ładny tutaj Becker Drayv chciał tutaj edgeguardować, ale Kirby chyba przewidział to i zrobił kontrę edgeguarding. Back Airem spike'ował i zabrał od drugiego stoka. Teraz 111%, Drayv będzie musiał szybko to jakoś odrobić i zapowiada się, że będzie podobnie jak był w pierwszym stoku. Tak, dokładnie. Tutaj niestety Kirby nie udało mu się save wrócić na mapę, wylądował tuż obok F-smasha Drayva. A tutaj zasługa dobrego edgeguardingu Drayva, które wymusiło na Kirby takie ryzykowne decyzje. Bardzo agresywnie teraz Drayv gra, szczególnie, że widzi, że sytuacja nie wyglądała tak dobrze przy pierwszych stokach. Wolę nie ryzykować, wolę jakoś szybciej rozegrać. Kirby próbował tutaj szukać szansy na zbicie shielda. Teraz ładna opcja z koroną i to był fail chyba. Teraz F-smash, ale chybiony! I próba edgeguardingu Kirby'ka. Miał szczęście, że Drayv go nie zahaczył tą wodą, bo jakby waterboxy tutaj zahaczyły, to mogłoby się to skończyć źle. Ten shuriken 154%, ten kolejny shuriken już by mógł zabić. Drayv wyrzucił koronę niemalże od razu. Będzie próbował szukać okazji w zabiciach. Pamiętajmy, że to jest King K. Rool, ale też chyba Drayv ma wystarczająco wiele procent, aby Kirby mógł jakimś smashem zabrać tą pierwszą grę w tej chwili. Ładny dash, ale sytuacja jest napięta teraz z dwóch stron. Ten dash był ryzykowny. Drayv będzie próbował jakimś smashem, robi fejry, które są bardzo silne. Ładny nairo teraz od Kirby'ka, próbuje złapać i co, czy back air z up throw? Tak, upshore zabrał pierwsza gra dla Kirby'ka. Nie spodziewałem się, że Greninja Drayva sobie nie poradzi z King K. Roolem Kirby'ka, a jednak bardzo ładnie zagrał to. Szczególnie drugi stok wyglądał bardzo, bardzo ładnie. Było to doskonała kontra. No co powiedzieć, aż miło się ogląda takie mecze, gdzie edgeguardowany spajkuje. Drayv nie zmienił postaci. Zresztą wynik był bardzo wyrównany. To nie było tak, że to Kirby wygrał zdecydowanie, nawet było, bym powiedział, że to Drayv momentami prowadził grę. Wybrał Final Destination. Śmieszne, bo ten upstroll to sfinishowany koroną. Ciekawe pomysły próbuje znaleźć Drayv. Łapuje ciągle tą koronę i dodaje ją kolejne obrażenia. Teraz tutaj drobny lag. I kolejne, no, Drayv nie będzie chciał się zbyt szybko pozbyć się korony. Bo teraz się próbuje nią stage spike'nąć. Kirka. Ładnie teraz udało się uniknąć temu Kirkowi tej kolizji z Edgeguardem Drayva. Korzysta z tego armora na Neirze Kirk. Teraz down smash, ale nie trafiony. Korona dopiero dostaje kolejne obrażenia i up smash zabija 157%, miał Kirby w pierwszym stoku. Drayv ma 58, no teraz dużo lepiej sytuacja dla Drayva wygląda. Ale już dał sobie nabić kolejne obrażenia. A i ta niestety ta broń była zbyt daleko teraz, a dwa, że jeszcze nie była aktywna. Teraz jest aktywna, ale lepsi przed teleportował za plecy. Down smash, o, Drayv znów przejął koronę, to jest bardzo niekorzystna sytuacja dla Kirka. Próbował kontrą to odbić, ale niestety nie zadziałało. Teraz w końcu przejął koronę i chyba backshot, tak, ale nie zabił. Ładne smash od Kirka, tu na początku myślałem, że coś innego będzie robiła, ale Drayv po wylądowaniu zrobił shield, ale go wypuścił. Może próbował to parować, nie wiem. Teraz odrabia powoli Kirby sytuację procentową. Próbował tutaj edgeguardować chyba bardzo Jairen. Down smash nie zabił, 75% już na Drayv na drugim stoku, więc sytuacja się wyrównuje, ale pivot F smash zabrał już drugiego stoka Kirkowi. I kolejne procenty na ostatnim stoku. Ładny tutaj jablon niestety, ale nie zadziałał tak jak Drayv sobie tego życzył. I to tak naprawdę mógł atakować Kirby, miał jeszcze tą nietykalność podczas przystawania. Ładnie odbicie shurikena do kontera. Kirby szuka tych F-smaszy, ale to trochę ryzykowne, ale ten down smash zadziałał, ponieważ Drayv się zrolował za plecy Kirka. To sporo procent Kirby i daje się downtiltować i F-smashować. Pierwsze procenty tak naprawdę z recovery dodaje Kirby. Miał szczęście, że tutaj shuriken został przyjęty na armora podczas rzucania koroną. I up air zabije, tak, i to jest 1-1 w tej chwili. Drayvowi udało się wyrównać, zdecydowanie bardziej prowadzić w tej grze. Szczególnie biorąc pod uwagę, że nie było takiej wymiany zabierania stoku częściej, to w pierwszej grze Kirby pierwszy zabierał stoki, przez to Drayv musiał odrabiać, a teraz ciężej jest odrobić na Greninja, która jest zwrotna, ma szybkie projektile. No szybko tutaj dużo zmienia. Mamy kolejny mecz. Kirby lubi Kalos wybierać. Zauważyłem, że wielokrotnie to robi, gdy gra. Może to jest dłuższa przeżywalność dla King K. Roola, a może sam też na to pozwolić, bo jego rywale z reguły i tak będą krócej żyli niż on. Drayv łapie cały czas, rzuca tą koroną, ale w końcu nie trafił i Kirby udało się ją przejąć. Nie ma już teraz takiego fajnego item projectile'a. Ładny teraz by back air od Kirka. Próba kolejnego back aira. Air i dash, ale to już był za plecami. Ładny Neidr z super armorem. No to Drayv tutaj to bardzo widoczny jest ten cień. Kirby może to przewidywać częściej. Ładne air, nie, ale też chyba nie zabije. Chyba tak jest biegł Rida. O, ten smash wszedł jak mas. Kirby tutaj dał się złapać w smashie. Myślę, że jakiś graba powinien szukać Kirby. Było to na pewno łatwiejsza opcja. Ładny tutaj F-tilt na armorze. O, szuka opcji na zabicie, Kirby szuka, ale Drayv nie daje się tak łatwo. I upshow chyba zabije, nie, 173% i wciąż żyje. To jest jednak Kalos, tutaj trochę dłużej się żyje. Ładnie w tilt, w końcu udało się zabrać Kirby'owi tego stoka, ale to już bardzo ryzykownie poza mapą. Ładnie próbuje guardować to Drayv. Ten esmont był trochę słaby. Nairy sparowanie. To była słaba opcja od Kirby'ka, bardzo porządnie spuniszowana przez Drayv'a. Nairy to F-Smash, jak dobrze pamiętam. Kolejny, tym razem up smash. Ma teraz dużo projektajów Draven, bo ma przycisk głodnie korona, ale chyba już zgubił gdzieś, a nie, wyrzucił. Kirby tylko szuka z atakami, które mają armora. Ale nie trafia, nie był ładny, teraz to chyba był fair. Kirby chyba by nie zabił tak szybko. Kirby, musisz znaleźć lepszą opcję niż smashowanie, bo to może ci nie ułatwić drogi na szansę na zwycięstwo w tej grze. Początek pierwsza gra dla Kirby'ka była bardziej wyrównana. Teraz przy tej trzeciej grze to zdecydowanie Drayv prowadzi, w końcu ma 34% nastąpi, tam na to wskazuje. To ciężki bardzo matchup dla King K. Roola. Pamiętam, jak szybka jest Greninja. To nam reagować, ładny counter, ale nie zabił. Na mały procent. Który będzie próbował puniszować takie opcje. Down show, into. O, ładny wymaszował Drake. Down smash nie przebił tutaj się, ale było blisko. Ładny back air nie zabił. A szkoda, że nie sięgnął Kirby. O, chyba to spuniszuje, a up airem akurat Drake to spuniszował. No i w tej chwili to Drayv prowadzi 2-1. Tak, właściwie to Kirby musiał wygrać 3-2 ze Spiderem, więc to całkiem niezły wynik. Kirby, pamiętajmy, że musiał spaść do loser bracketu przez niedogodności z połączeniem. Musiał oddać grę w pierwszej rundzie już winner bracketu i z loser bracketu właściwie od pierwszej rundy doszedł aż do czwartej. W tej chwili jest 5. runda loser bracketu. Drayv zaś przegrał z Agrajsem 3-2 i właśnie bardzo blisko. Kirby jednak postanowił zmienić na troszeczkę szybszą postać, aby mieć szansę nadążyć na tym, co robi ta zwinna szapka. No zobaczymy. I zaczął od cargo grab i 31% zadał. Drayv nie zdążył nawet zareagować, po prostu został trafiony. Myślał, że to będzie pewnie jakiś dash, ale szybko to odwrócił, 41% tej chwili. To bardzo było ryzykownie ze strony Drayva, jakby troszeczkę był bardziej w prawą, no, mogło się to skończyć śmiercią, samobójczą zresztą. Próbuję edgeguardingu, no pamiętajmy, że Donkey Konga jest łatwiej edgeguardować, nawet łatwiej niż King K. Roola. A Greninja ma jedną z lepszych edgeguardingów. Ładnie tutaj teraz zapewne wykorzystuje Drayv. Ładny back air zakończył pierwszego stoka Kirby'ka. No, sytuacja wydawało się, że Donkey Kong będzie lepszym wyborem, ale edgeguarding Greninja tutaj bardzo może szybko skończyć życie Donkey Konga. No, kiedy Drayv zaczął grać Greninja, o tu ładne też edgeguarding z side B. W tej chwili to prowadzi Drayv już 2 stokami, a Kirby musi znaleźć sposób, aby w ogóle zabrać pierwszego stoka. Próbuje też edgeguardować, ale to w ogóle nie wychodzi. Greninja ma bardzo dobre recovery, które ciężko edgeguardować. Down smash nie zabrał stoka. Próbował tu podejrze, no się zrobić up air, ale nie sięgnął. I to chyba zabierze pierwszego stoka, tak, ten F smash. Przewaga prawiernego stoka dla Drayva. Właściwie przewaga pełnego stoka, nie wiem, ciężko to powiedzieć, prawie, teraz już jest nawet ponad. Próbuję tymi nairami, ładnie teraz kombinacja nair air into F smash, spuniszowanie rola właściwie. Próbuję tu dashować, puniszować jakieś opcje Kirby'ka, ale Kirby nam nie dał się, po prostu zdashował, widząc nasądzącego Drayva. No F-Smash jest tu bardzo przewidywalny. Próbuję kontry robić na ABB Donkey Konga Drayv. Ładnie teraz downtilt into fail. Dał się złapać Drayva i będzie chyba dać, nie, grab. To był dobry pomysł, ale Drayv to przewidział. To może być już koniec. Nie, udało się Kirby to przeżyć. Fair i próba guardingu, przeskoczył to Kirby. A i to będzie punish dash F-Smart. I Drayv wygrywa 3-1.